Tak powstaje scenariusz. Jesteśmy tu już od pół godziny. Idzie jak po grudzie. Na razie wymyśliliśmy tylko tytuł. Kapitan Bomba. Zanieś laser. Do garażu. Idę, nie kapitan Bombowy. A kosmica opadnie. Panie, przez niego przebiega, potknie. O Jezus, się okrutnie. Jeden kosmita zgubi ból. Drogi, ciągnie spawnie. Film się będzie tym różnił od kreskówki, że zrobimy kreskówkę, którą potem nagramy kamerą z laptopa Bart. Taki. Jesteśmy w dziale animacji, tutaj aktor podłączony w specjalnym stroju za pomocą przewodu do komputera, który rejestruje wszystkie jego ruchy. Potem te ruchy są zamieniane w komputerze na animację, dzięki czemu postaci poruszają się. Przede mną wielkie wyzwanie, bo to właśnie ja będę wykonywał animację do pełnometrażowego Kapitana Bomby. Dużo pracy, bo cały film będzie w 2D od początku do końca. Na tym Blue Boxie będą kręcone sceny batalistyczne. Wykorzystujemy około 100 tysięcy strojów skurwoli i około 50 tysięcy strojów kurwinoksów. No, co ja mogę powiedzieć o tym filmie? No jest jak gdyby super. Rozmach Hollywood, efekty trochę tańsze. Nie interesuje mnie, róbcie jak chcecie. To najlepsze pomysły są takie, że jak się powie, to trafiają w ryj świni. To jest klucz do sukcesu. Może to wypierdolić. Ponieważ film ma być klapą. Gwiezdnej floty przejmujemy kontrolę nad planetą Białe pod napletem 2. O kur... Kapitan Bomba.